Dziś postanowiliśmy wejść na miasto i znaleźć osoby, które rozwiążą zagadki. Jeśli komuś się uda, to wygra 100 zł dla dodatkowej motywacji. W pierwszej zagadce wraz z rodziną uciekacie przy zombie. Na swojej drodze macie jednak most, przez który musicie przejść. Ty przejdziesz ten most w minutę, twoja siostra w 2 minuty, twój wujek w 5, a twój dziadek w 10. Macie na to 17 minut. Niestety ten most udźwignie tylko dwie osoby naraz. Na dodatek jest tak ciemno, że po moście możecie chodzić tylko z pochodnią, a macie ją tylko jedną, ale możecie ją sobie dowolnie przekazywać. Przykładowo, jeśli pójdziesz z siostrą, zajmie wam to 2 minuty. Następnie zostawisz siostrę i pójdziesz z pochodnią z powrotem po wujka, zajmie ci to minutę, a potem 5 minut na przyprowadzenie wujka. Łącznie upłynęłoby już 8 minut. Jeśli poszedłbyś teraz po dziadka, zombie złapałoby was w trakcie powrotu, bo całe przejście zajęłoby wam już łącznie 17 minut. Pamiętaj, że jest to zagadka logiczna, bez trików typu przeskoczenie mostu czy lot na linię z mostu. To się nie da robić. Totalnie, w ogóle nie da się to zabrać. Ty będzie mają? Mi się nie chce dzisiaj. Czekaj, myśleć. Moment. Że na barana nie mogą się brać. Nie, nie. Czyli jak wezmę dziadka na plecy, to się nie liczy? No nie, nie wierzę. Na plecach starego muszę przeprowadzać. Starego na plecach, Neose. Nie, tu macie upłynę. Czekaj, mamy dziesiątkę. Ja bym chciała... Rzucą dziadka. Dziadka wystrzelają z katapulty. Dziadek się tam znajduje 10 minut do przodu. Ja bym wzięła, puściła dziesiątkę na przykład z... czymś, żeby ta dziesiątka została, żeby ona nie wracała, żeby wracała na przykład jedynka, która jest najkrócej. Nie, no nie wróci, nie wróci. Według. Nie wróci. No i potem ci przechodzą, jeden bierze drugiego, no czyli 5, 7, 8, 9 minut, patrzcie, żeby robić. Ależ jak? No dobra, czyli trzeba drugą parę wysłać, ten ta jedynka powinna najwięcej chodzić, czyli ona będzie chyba zawsze wracać. A po czmoku mogą iść? Po czym? Po czmoku? Po czmoku. Po czmoku. Łukasz, no. Używaj wyrazów powszechnie zrozumianych, bo widzowie tutaj nie zrozumieją. Jak się dziadka nie da ponieść na plecach, to się nie da zrobić. Wiesz, co chodzi? No dobra, ale... Ale co? Stary dziadek jest z tym, to już jest 11 minut. Aha, ale moment, już ten nie idzie. Weź pomóż. Idzie ten pierwszy 10 z tym, co idzie minutę. Tak, czyli mamy 10 minut. 10 minut, dobra. On wraca minutę. Minuta jest 11. Tak. Zostaje nam... No liczcie sobie, możecie liczyć, nie? To tam na spokojnie. No to idzie ten pierwszy 10... Nie wiem. Może błędne jest to założenie, że ta jedynka musi wracać. Wydaje się to logiczne na pierwszy rzut oka, ale może to jest błędne. Może tych dwóch się pozbędziemy. Dwójka z jedynką. No dobra, i wraca jedynka, tak? I tak, mamy 3 minuty na liczniku. Na początku może się wydawać, że cokolwiek nie zrobisz, zawsze zabraknie tej minuty czy dwóch, ale jest na to rozwiązanie. Idziesz z siostrą, zostawiasz ją po drugiej stronie. Wracasz z pochodnią i teraz kluczowy moment. Zamiast wracać z jedną z tych osób, czyli na przykład z wujkiem czy dziadkiem, ty przekazujesz im pochodnie i to oni idą te 10 minut i teraz są po drugiej stronie. Oczywiście wujek po ciebie nie wróci, bo już kończyłby się czas, więc przekazują pochodnie siostrze. Ona po ciebie wraca 2 minuty, następnie 2 minuty idziecie na drugą stronę mostu i łączny czas jest 17 minut. Się dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno mamy, jak chcecie. Ja myślę, że mam już do. W drugiej zagadce mamy 4 osoby, które patrzą się w jednym kierunku. Ostatnia z nich jest oddzielona murem, tak jak na obrazku. Czyli pierwsza osoba widzi drugą i trzecią, druga osoba widzi tylko osobę trzecią, a trzecia i czwarta osoba nie widzą nikogo. Wiedzą oni, że wśród nich są dwie osoby z białą czapką i dwie osoby z czarną czapką, ale sami nie wiedzą, jaki mają kolor. Ich zadanie polega na jak najszybszym powiedzeniu, jaki kolor czapki mają. Pamiętaj, że jest to zagadka logiczna, czyli te osoby nie mogą ze sobą rozmawiać, ani się odwracać, czy zdejmować swoich czapek. Jeden z nich po czasie wywnioskował, jaką ma czapkę. Który z nich i dlaczego? Nie, nic mi się myśli, jestem na wakacje, nic nie rozumiem. Niby najprostszy sposób na ten by powiedział, bo widzi białą, czarną. Tak, no może na szal nie, bo łapie się po prostu szansę, żeby białą, że ma czarną. Dobra, ty wiesz, bo ty jesteś mądra. To dla mnie lustro i siedzi. Jest mur, a nie lustro? Czy na murze jest lustro? Nie, szkoda. Tego bym wykluczyła, bo nikt nie wie. No właśnie, pewnie o tego chodzi. O, ja wiem. To była osoba w czarnej czapce, ponieważ... Słońce przyciąga ciepło. Co bym powiedział? No nie mogli rozmawiać. Czemu? Ty bardziej rozwiązujesz tą zagadkę ode mnie. Ta osoba widzi, okej, ma białą i czarną i ten się zaczął, wiesz, podnosić, bo mu ciepło, ten nie, no to mówi, mnie też ciepło. Czarna. Chciałam ten, bo prawdopodobieństwo. Była to osoba druga, ponieważ ona widzi przed sobą osobę z czarną czapką. Jeśli sama by posiadała czarną czapkę, to osoba za nią, czyli ta osoba pierwsza, widziałaby przed sobą dwie czarne czapki, więc wiedziałaby sama, że ma białą, więc odezwałaby się. Jednak pierwsza osoba widziała przed sobą dwie różne czapki, więc nie była pewna i się nie odzywała. Druga osoba na tej podstawie wywnioskowała, że musi mieć inną czapkę niż osoba przed nią, bo pierwsza osoba by się odezwała, a tego nie zrobiła. Aha.
To jest bardzo dobre, dzieciom podamy. Mamy jeszcze dwie zagadki, jak chcecie. Tak. Dalej mi to nie brzmi normalnie. Dobra, to chodźcie do kamery. Nie, no fajna właśnie. Ja się nie nagrywam. Są trzy koszyki z jabłkami, czerwony, zielony oraz żółty. W zielonym jest dwa razy więcej jabłek niż w żółtym. Następnie z jednego z koszy wzięliśmy 5 jabłek i powiedzmy zjedliśmy je. Potem z tego samego kosza, z którego wzięliśmy te 5 jabłek, bierzemy połowę i przekładamy do czerwonego kosza. Pytanie brzmi, z którego kosza wzięliśmy te 5 jabłek, a następnie połowę? Trzeba to rozrysować, trzeba było rozpisać. Bez sensu. Ale odpowiedź do tej zagadki jest logiczna. Tak, tak. Jakie było pytanie? Jakie było pytanie? Tutaj mamy Y i zabieramy, i tu zostaje kolejne 10 i z tego zabieramy połowę, zostaje 5. Równanie? Takich zawodników jeszcze nie mieliśmy. Jestem na humanie. Ja strzelam, że to będzie żółty. Żółty, dlaczego? No bo żółty z tego względu, że z zielonego wróciliśmy to 5 jabłek. Nie wiadomo. Aha. Z zielonej pewnie, ale nie wiem dlaczego. Z zielonej przekładaliśmy. Bo żeby do zielonej włożyć, to by się już nie zmieściło, tak? Przekładaliśmy do czerwonej, na pewno to jest zielonej. Żółty! No bo w zielonym jest dwa razy więcej niż w żółtym. No tak. No to z żółtego musieliśmy to wziąć. No bo wtedy nie byłoby dwa razy więcej niż w żółtym. Znaczy dwa razy więcej było na początku, nie? Aha. Później jak braliśmy, to już jest samo inne. Nie. Już mi zepsuł koncepcję. Okej. Pięć. Już jak na sprawdzenie, to naprawdę. Będę zdawać maturę w przyszłym roku. No i już powie tak nie wymyślił. Nie, wymyślę. I to wszystko przerzucić na czerwone. To jest proste, prawda? Odpowiedź jest prosta, z żółtego, bo wiemy, że na początku w zielonym było dwa razy więcej niż w żółtym, czyli była to liczba parzysta, no bo każda liczba pomnożona przez 2 będzie liczbą parzystą. Jeśli od liczby parzystej odejmiemy 5, czyli jakbyśmy chcieli wziąć te 5 jabłek, to wyszłaby nam liczba nieparzysta, więc nie moglibyśmy już podzielić jej na 2. Nie moglibyśmy wziąć tej połowy i przerzucić do czerwonego. Czerwony oczywiście odpada w przedbiegach, bo do czerwonego wkładaliśmy tą połowę jabłek. O Boże, ale wstyd. Czyli tak pszczoła, wyszczoła. Pszczoła bez czoła? Foka bez oka? I niedźwiedź bez by. Czoła, nie wiem. Niedźwiedź bez by. Niedźwiedź bez by. Mamy 20 sekund? Nie wiem. Nie mam pojęcia. R. Czyli B, E, A, R. Aha, dobra. Angielski!